Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek, firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnie tygodnie były dla funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Lubaczowie czasem wytężonej i wzmożonej pracy. Wynika to bezpośrednio z prowadzonych na Ukrainie działań wojennych. Od dnia 24 lutego odnotowaliśmy ogromną falę uchodźców. Aby wyjść naprzeciw potrzebom bieżącej sytuacji, uruchomiliśmy nawet przejście piesze. I tak od dnia 24 lutego odprawiliśmy ponad 270 tysięcy podróżnych, głównie kobiet, dzieci i osób starszych, w tym prawie 80 tysięcy osób w ruchu pieszym. Dokonaliśmy odprawy obywateli nie tylko z Ukrainy, ale również ze 118 innych krajów całego świata. Dodatkowo odnotowaliśmy wzrost presji migracyjnej na odcinku granicy zielonej ochranianej przez placówkę Straży Granicznej w Lubaczowie. Ujawniono 8 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy przez 10 osób. Byli to głównie mężczyźni, którzy chcieli uniknąć udziału w konflikcie zbrojnym. W tym miejscu pragnę też podziękować naszym kolegom z policji, ze służby celnej, strażakom, którzy w tym trudnym dla nas okresie podjęli z nami wspaniałą współpracę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbliża się czas Wielkanocy. W poprzednim roku był to również bardzo trudny czas. Zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa. Pożegnaliśmy wielu bliskich, znajomych nam osób. W tym roku jesteśmy świadkami toczącej się na Ukrainie wojny. Jednakże nie zapominajmy, że czas Wielkanocy to czas bardzo symboliczny, to czas odrodzenia i nowego początku, to czas zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem i oczywiście nadziei nad lękiem. W imieniu komendanta placówki oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych życzę Państwu, aby te dni były spokojne, bezpieczne, żeby przyniosły nam radość z przebywania z bliskimi, dały odrobinę optymizmu, natchnienia i pokrzepienia. Wesołych świąt!